Dzień dobry, witam serdecznie Państwa na dzisiejszym briefingu. Witam serdecznie Panią Karolinę Wirsz-Sitkowską, dyrektor tutejszej delegatury. Dzień dobry Państwu. Witam Panią Joannę Kozak, doradcę ekonomicznego z tutejszej delegatury NIK. Dzień dobry. Oraz witam Panią Sylwię Zakrzewską, głównego specjalistę kontroli państwa i także z tutejszej delegatury. Dzień dobry. Szanowni Państwo, na dzisiejszym briefingu mówimy o wynikach kontroli w funkcjonowaniu Uniwersytetu Artystycznego imienia Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowo-majątkowej oraz poruszymy kwestię wyników kontroli finansowania oświetlenia przestrzeni publicznej przez wybrane gminy województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego oraz oczywiście wielkopolskiego. Zanim przejdziemy do omówienia wyników kontroli, przedstawienia ich, chciałbym tutaj podkreślić, że po prezentacji jesteśmy gotowi odpowiadać na Państwa pytania, a również jeśli chodzi o nagrania indywidualne, pozostajemy do dyspozycji. I proszę Panią Dyrektor o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Delegatura NIK w Poznaniu dużo uwagi poświęca zajmującym debatę publiczną kwestią, tym zagadnieniom istotnym dla lokalnej społeczności. Na dzisiejszym briefingu chcielibyśmy przedstawić Państwu wyniki dwóch naszych kontroli. Finansowanie oświetlenia przestrzeni publicznej to jedno z zadań powierzonych do realizacji samorządom gmin. W dobie wzrastających cen za energię elektryczną postanowiliśmy przyjrzeć się, w jaki sposób gminy optymalizują wydatki w tym zakresie. Chcieliśmy sprawdzić, czy władze samorządowe wdrażają rozwiązania mające na celu oszczędzanie energii, które już powszechnie są stosowane w całej Europie. Celem głównym naszej kontroli było sprawdzenie, jak gminy gospodarują środkami przeznaczonymi na sfinansowanie oświetlenia dróg, ulic i parków. Ważne dla nas są również zagadnienia dotyczące prawidłowości funkcjonowania podmiotów i jednostek zlokalizowanych na terenie naszego województwa. Stąd decyzja o przeprowadzeniu kontroli funkcjonowania jedynej w kraju uczelni artystycznej o statusie uniwersytetu. Interesowała nas nie tylko organizacja działalności uniwersytetu, ale również dostosowanie bazy naukowo-dydaktycznej do potrzeb kształcenia oraz gospodarowanie majątkiem czy rozporządzanie środkami finansowymi. W wyniku obu kontroli dokonaliśmy istotnych, bardzo ważnych ustaleń. Stwierdziliśmy wiele nieprawidłowości. Pozwolą Państwo, że wyniki tych kontroli przedstawią panie koordynatorki, które są razem ze mną. Pierwsza będzie pani Joanna Kozak, doradca ekonomiczna, która zaprezentuje wyniki kontroli finansowania oświetlenia przestrzeni publicznej przez wybrane gminy województw wielkopolskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego oraz pani Sylwia Zakrzewska, główny specjalista kontroli państwowej, przedstawi wyniki dotyczące kontroli funkcjonowania uniwersytetu. Bardzo proszę. Panie Rzeczniku, Pani Dyrektor, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, Pani Dyrektor już wspomniała o najistotniejszych zagadnieniach, które zmotywowały Najwyższą Izbę Kontroli do podjęcia kontroli dotyczącej finansowania oświetlenia przestrzeni publicznej. Wszyscy zdajemy sobie sprawę ze stale rosnących kosztów energii elektrycznej. Dodatkowo na ten problem dotyczy również gmin. Dodatkowo na gminy nałożono obowiązek zaoszczędzenia przynajmniej 10% energii elektrycznej, co okazało się w praktyce w wielu przypadkach bardzo trudne do osiągnięcia. Stąd w niejednej gminie została już podjęta decyzja o tym, aby czasowo czy na stałe wyłączyć czy zmniejszyć natężenie oświetlenia drogowego. Jak się łatwo domyśleć, takie rozwiązania nie spotkały się w pełni z akceptacją mieszkańców gmin. Stąd również interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich, aby takie czynności, takie decyzje przez gminy były podejmowane jak najrzadziej. Jak wspomnieli i pan rzecznik, i pani dyrektor, kontrolę przeprowadziliśmy na terenie 3 województw. Szczegółową analizą objęliśmy wydatki poniesione przez 9 gmin. I co bardzo istotne, chciałbym podkreślić, że analizą objęliśmy ponad 15,5 tysiąca faktur wystawionych za energię elektryczną pobraną na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej. Dzięki temu uzyskaliśmy wiadomości o zużyciu i o wartościach, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na energię elektryczną, niemal z całości sieci oświetlenia drogowego z terenu tych gmin. To bardzo ważne, bo bardzo wzmacnia
wyniki kontroli, bo wypowiadamy się tak naprawdę o całości zagadnień dotyczących tych 9 skontrolowanych przez nas gmin. Dodam, że ustalenia kontroli czy w czynnościach kontrolnych kontrolerów wspierał powołany przez dyrektora delegatury w Poznaniu biegły specjalista z zakresu efektywności elektrycznej. O tym pani dyrektor już też wspomniała na wstępie. Przystępując do kontroli, chcieliśmy się przede wszystkim dowiedzieć, czy gminy gospodarnie, czyli z zachowaniem pewnych zasad optymalnego doboru, oszczędnie gospodarowały pieniędzmi, które zostały wydatkowane na oświetlenie przestrzeni publicznej. W szczególności interesowało nas czy, a jeśli tak, to jakie analizy, w jaki sposób gminy weryfikują ponoszone koszty, ponieważ wiedzieliśmy, znaliśmy metodykę, która pozwala na pozyskanie danych, które potrafią z kolei potrafią zidentyfikować, wskazać pewne stany nieprawidłowe. Nas interesowało, czy gminy również taką wiedzę posiadają, czy z niej korzystają i czy w efekcie podejmują działania, które optymalizują wydatki ponoszone na cel oświetlenia drogowego. Ocena niestety jest bardzo jednorodna we wszystkich skontrolowanych przez nas gminach. Tutaj nie było żadnych wątpliwości. Ustalenia kontroli jednoznacznie wykazały, że gminy nie zapewniły gospodarnego, oszczędnego, wydajnego wykorzystania środków na sfinansowanie oświetlenia przestrzeni publicznej. W gminach nie prowadzono analiz, pogłębionej analiz danych, które, jak już wspominałam, parametrów, które mogłyby podpowiedzieć, gdzie szukać oszczędności. Są takie możliwości, gminy z nich nie korzystały. Z wyjątkiem jednej gminy, gdzie pewne analizy były prowadzone, ale tutaj z kolei no, niestety nie wykorzystano wyników tych analiz do wprowadzenia zmian, rozwiązań, które spowodowałyby zaoszczędzenie wydatkowanych na ten cel środków. Mówiąc o zakupie energii elektrycznej, nie sposób nie zainteresować się również zamówieniami publicznymi. Tutaj również nasze zainteresowanie zostało skierowane, może aż nie aż tak bardzo wnikliwie, ale owszem, w 3 gminach też stwierdziliśmy błędy, brak staranności przy przygotowaniu czy przeprowadzeniu postępowań na zakup energii elektrycznej czy modernizacji oświetlenia. To, co nie udało się gminom, udało się kontrolerom. Możliwość zmniejszenia nakładów na sfinansowanie oświetlenia drogowego udowodniły prowadzone przez nas, przez kontrolerów, analizy w czasie kontroli. Wyniki naszych obliczeń, analiz wykonanych przy wsparciu ubiegłego pokazały, że w latach 2021-2022 skontrolowane gminy straciły z tytułu niewłaściwie dobranych taryf i zawyżenia mocy umownych ponad blisko 1,5 miliona. Podobnie z tytułu zawyżonego zużycia energii elektrycznej. Takie przypadki przez nas zostały zdiagnozowane, to niemal 900 tysięcy. Jeśli zaś chodzi o nierzetelne przygotowanie postępowań na zakup energii czy na modernizację sieci oświetlenia, to nieprawidłowości sięgające 400 tysięcy złotych. I gdyby gminy nie ograniczyły się jedynie do formalnej kontroli poprawności otrzymywanych faktur za zużytą energię elektryczną, a poszłyby o krok dalej i przeprowadziły takie analizy, jak zrobili to kontrolerzy, niewątpliwie dotarliby, po pierwsze, udałoby im się zidentyfikować pewne stany nieprawidłowe, zagrożenia czy sytuacje, które spowodowały, że ponosiły nadmierne wydatki na oświetlenie, na sfinansowanie oświetlenia drogowego. Mało tego, kolejny etap analiz mógłby pokazać, jakie były przyczyny takiego stanu. Potencjalne przyczyny to nielegalne podłączenia do sieci. One nadal mają miejsce, czyli krótko mówiąc kradzieże. To nieprawidłowo przeprowadzone modernizacje, remonty sieci oświetlenia drogowego, a nawet, bo to też ma, jak przekonał nas biegły, wpływ na pobór, na wielkość poboru energii elektrycznej, a co za tym idzie na koszty, wymiana żarówek czy opraw na nie takie, jak były zaplanowane
w pierwotnej dokumentacji projektowej. Wszystko to jest możliwe do zdiagnozowania, do ustalenia, pod warunkiem, że korzysta się z danych, które są do wykorzystania, a tutaj trzeba podkreślić, że gminy, my mieliśmy tylko takie dane, które takie informacje, którymi dysponowały już gminy, czyli po prostu informacje o czasie pracy oświetlenia, o zużyciu wynikającym z faktur, które regularnie przecież do gmin trafiają. Jeśli chodzi o postępowania na zakup energii elektrycznej, tutaj znowu odwołam się do nierzetelności. W dwóch przypadkach, w dwóch gminach stwierdziliśmy, że oszacowanie wartości zamówienia publicznego, jeśli chodzi o wielkość zużycia energii elektrycznej, no zdecydowanie była przekroczona bez żadnego uzasadnienia. Tutaj to ogromna różnica, bo można ponad 1000 MWh, to jest naprawdę, naprawdę sporo, nawet jeśli mówimy o w sumie niewielkich gminach, i jednoznacznie należy stwierdzić, że takie postępowanie to naruszenie zasady przejrzystości prowadzenia, przygotowania postępowania na zamówienie publiczne, o której mowa w ustawie praw zamówień publicznych. Jedna z gmin, która została objęta kontrolą, zdecydowała się na zakup energii elektrycznej na towarowej giełdzie energii i nie byłoby w tym nic złego, gdyby zachować wysoką ostrożność i właściwie zarządzać ryzykiem cen kontraktów na towarowej giełdzie. Tutaj niestety tego zabrakło, nie podjęto w odpowiednim czasie odpowiednich działań, skutek taki, że gmina straciła możliwość zakupu energii po niższej cenie, mówimy o roku 2022. W jednej gminie z kolei wykonawcę modernizacji części oświetlenia wyłoniono, zupełnie pomijając ustawę o prawach publicznych, z pominięciem trybów przewidzianych w tej ustawie. Tutaj wartość wydatku poniesionego na ten cel to 270 000 zł. Ale są też dobre wiadomości, pozytywne wiadomości płynące z gmin. Włodarze zdają sobie sprawę z tego, że trzeba szukać oszczędności. We wszystkich gminach wyznaczono sobie jeden kierunek, bardzo dobry zresztą, mianowicie modernizacja sieci oświetlenia drogowego. Jeśli ona jeszcze się nie zadziała, to pewnie w najbliższym czasie, jeśli tylko środki finansowe na to pozwolą, będą te modernizacje prowadzone. I to oprócz poprawy bezpieczeństwa i komfortu nas, mieszkańców, to może przynieść również oczywiście korzyści w wymiarze finansowym, konkretne efekty. Tutaj koszty w związku z utrzymaniem, eksploatacją tych zmodernizowanych sieci mogą zmniejszyć się nawet o 50%, jak się okazuje. To jest przykład z konkretnej, skontrolowanej gminy. Jeśli wymienimy żarówkę sodową na oświetlenie LED-owe, to w ciągu roku może to przynieść korzyści w wymiarze około 600 zł na jednej żarówce. Także w średniej wielkości gminie taka inwestycja może się zwrócić po około 2 latach. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli to nie tylko nieprawidłowości, to nie tylko oceny, ale również wnioski pokontrolne, które kierujemy do kierowników skontrolowanych jednostek. W tym przypadku one również, podobnie jak nieprawidłowości, były bardzo, bardzo jednolite i burmistrzów, prezydenta skontrolowanych gmin skierowaliśmy do nich rekomendacje, aby podjęli działania, których realizacja doprowadzi do optymalizacji kosztów. I tutaj znowu, jakie to działania? Trzeba się odwołać do tego, o czym już wspomniałam. Chodzi o konkret, o stałą, pogłębioną, kompleksową analizę wielkości, którymi gminy dysponują przecież. Czas pracy oświetlenia, o którym decydują gminy. Opłata stała za dostarczenie energii. Wielkość zużycia. Te wielkości należy analizować łącznie. W tej chwili po kontroli gminy już wiedzą, jak to robić, ponieważ podzieliliśmy się z nimi oczywiście naszą metodologią postępowania i ustalenia tych zawyżeń, które wystąpiły w skontrolowanych gminach. Analizy ich wyniki pomogą na pewno ustalić przyczyny tych nieprawidłowych stanów, a następny krok to podjęcie działań, które nawet ze zmianą taryf, które pozwolą obniżyć koszty, zoptymalizować koszty ponoszone na oświetlenie przestrzeni
publicznej. Tyle w dużym skrócie o ustaleniach kontroli dotyczącej oświetlenia. Bardzo dziękuję. Oddaję głos koleżance. Chciałabym teraz Państwu zaprezentować wyniki kontroli przeprowadzonej w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu za okres od 2016 roku do 2022 roku. Dlaczego podjęliśmy tę kontrolę? Ponieważ zagadnienia dotyczące funkcjonowania tego uniwersytetu były przedmiotem licznych interpelacji poselskich, licznych skarg wpływających do NIK oraz licznych doniesień medialnych. Co skontrolowaliśmy? Czy działalność uniwersytetu prowadzona była w sposób prawidłowy oraz czy prawidłowo gospodarowano majątkiem oraz środkami finansowymi uczelni. W szczególności zbadaliśmy organizację, czyli całą działalność uniwersytetu, dostosowanie bazy naukowo-dydaktycznej do potrzeb kształcenia oraz prowadzenie gospodarki majątkowej i dysponowanie środkami finansowymi uczelni. Jaki stwierdziliśmy stan? Że uczelnia chaotycznie zarządza środkami finansowymi. Brak płynności finansowej, nienależyte zarządzanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, nierzetelne księgi rachunkowe, nierzetelne sprawozdania sporządzane w zakresie operacji finansowych, niegospodarne i niezgodne z prawem wydatki, jak również samowola budowlana. Wskutek niegospodarnych i niezgodnych z prawem wydatków, które zostały poniesione na rzecz Fundacji Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w kwocie prawie 900 tysięcy złotych za usługi, które nie zostały tak naprawdę wykonane, uczelnia w latach 2013-2016 całkowicie utraciła płynność finansową. Bezprawnie wtedy finansowano i zapożyczono kwotę aż 2 miliony złotych ze środków funduszu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w celu finansowania bieżącej działalności uniwersytetu, w tym zapłatę wynagrodzeń. Ponadto wskutek utraty płynności finansowej uniwersytet musiał zaciągnąć w 2016 i 2017 roku dwa kredyty o łącznej wartości ponad 7 milionów złotych w celu finansowania bieżącej działalności, jak również spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Wskazać tutaj jednak należy, że nowo zaciągnięte kredyty nie były zaciągnięte na korzystnych warunkach dla uniwersytetu, gdyż oprocentowanie ich było 1,5 punkta procentowego wyższe niż spłacane wcześniej zaciągnięte kredyty. Wskazać również należy, że prowizja od udzielonych kredytów wynosiła aż 70 tysięcy złotych. Przez cały okres objęty kontrolą, czyli od 2016 do 2022 roku, rektor nie podjął żadnych działań w celu uzupełnienia bezprawnie zapożyczonych środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Środki te były tak naprawdę środkami pracowników i ograniczały możliwość korzystania z tego funduszu. W okresie objętym kontrolą rektor powołał na funkcje kierownicze 4 osoby bez wymaganych oświadczeń lustracyjnych, czyli wbrew przepisom ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Pomimo, że wezwał te osoby do złożenia tych oświadczeń, a te osoby tych oświadczeń nie złożyły, nie wygasił tych powołań wbrew wymogom ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W konsekwencji w okresie, kiedy te osoby pełniły te funkcje kierownicze, wypłacił ponad 200 tysięcy dodatków funkcyjnych za pełnienie funkcji kierowniczych. W okresie objętym kontrolą rektor dokonał również niegospodarnych wydatków. Były to kwoty następujące. Ponad 100 tysięcy dokonał zapłaty z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań, nieterminowe regulowanie podatków na rzecz Urzędu Skarbowego, nieterminowe opłacanie składek ZUS, jak również odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości. Opóźnienia w płatnościach sięgały aż 358 dni. W 2017 roku rektor dokonał zapłaty kwoty ponad 90 tysięcy złotych za usługi audytu, gdzie audytor nie został wybrany w trybie konkurencyjnym, a wartość jego umowy przekraczała trzykrotność ceny rynkowej. Ponadto w tym samym roku rektor dokonał zapłaty kwoty 13 tysięcy złotych za przeprowadzenie kontroli wewnętrznej dowodów księgowych i kasy uniwersytetu, jak również dowodów księgowych plenerowego domu studenckiego w Skokach, w sytuacji, gdy zleceniobiorca nie udokumentował w żaden sposób, że taką kontrolę przeprowadził. Rektor nie wymagał od niego, pomimo ustaleń i pomimo zapisów umownych, ani protokołu pokontrolnego, ani wystąpienia pokontrolnego z tej kontroli.
Z ustaleń kontroli wynika również, że dopuszczono się do powstania samowoli budowlanej. Rektor w 2019 roku nie dokonał zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie hali namiotowej na potrzeby Wydziału Architektury i Wzornictwa. Było to wbrew przepisom artykułu 29 i 30 ustawy Prawo budowlane, który mówi o tym, że jeżeli budujemy budynek na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, rozpoczęcie takich robót wymaga dokonania zgłoszenia w odpowiednim Wydziale Architektury danego organu. Rektor tego nie dokonał, w związku z czym dopuścił się do powstania samowoli budowlanej, która kosztowała 280 tysięcy złotych. W toku kontroli NIK zostało to zgłoszone do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który aktualnie wszczął postępowanie administracyjne w celu dokonania rozbiórki bądź legalizacji tej samowoli budowlanej. Prowadzenie gospodarki finansowej na Uniwersytecie odbywało się również z naruszeniem ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości. Ponad 5 milionów zostało poniesionych kosztów ponad ustalony w planie rzeczowo-finansowym limit. Było to wbrew ustawie o finansach publicznych. Księgi rachunkowe Uniwersytetu prowadzone były również w sposób naruszający przepisy ustawy o rachunkowości, to jest artykuł 24 ustęp 2, gdyż należności wymagalne od studentów z tytułu usług edukacyjnych o łącznej wartości 730 tysięcy złotych nie odzwierciedlały stanu rzeczywistego. W latach 2016-2018 w ewidencji finansowo-księgowej Uniwersytetu nie ujmowano również w ogóle należności od studentów, co utrudniało ich windykację i nie były one również wykazywane w wymaganej sprawozdawczości. Do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych nie ujęto dwóch licencji na oprogramowania o łącznej wartości 44 tysiące złotych. Nierzetelnie i niezgodnie z ewidencją księgową sporządzonych zostało łącznie 9 sprawozdań z operacji finansowych RBN i RBZ, a kwota stwierdzonych nieprawidłowości wynosiła aż 680 tysięcy złotych. Inne istotne nieprawidłowości w działalności kontrolowanej jednostki również miały wpływ na pełniony nadzór rektora nad działalnością Uniwersytetu. Rektor ustalił i pobierał w zawyżonej wysokości aż o 70 tysięcy złotych opłaty za postępowania rekrutacyjne cudzoziemców za studia w języku angielskim. Zamiast ustalić kwotę 150 zł, jak wynikała wówczas z obowiązujących wówczas rozporządzeń, ustalił kwotę 200 euro. W uczelni nie podejmowano również formalnych działań windykacyjnych. Do studentów wysyłano jedynie informacje mailowe bądź kontaktowano się w nielicznych przypadkach w sposób telefoniczny, natomiast nie wysyłano formalnych wezwań do zapłaty. Kwota uszczuplonych środków w wyniku niepodjętych działań windykacyjnych wyniosła aż 30 tysięcy złotych. W okresie objętym kontrolą nie dochowano również należytej staranności przy udzielaniu ulg w spłacie należności. Nie udokumentowano w żaden sposób przesłanek uprawniających do korzystania z takiej pomocy. Nie żądano od studentów udokumentowania trudnej sytuacji materialnej. Kwota uszczuplonych środków z tego tytułu w wyniku udzielonych ulg bezpodstawnie wyniosła 11 tysięcy złotych. W toku kontroli ustalono również brak nadzoru nad realizacją obowiązków budowlanych. Na 15 objętych szczegółowym badaniem budynków. W przypadku 6 budynków nie dokonano okresowej kontroli przeglądów tych budynków. W przypadku 7 budynków kontroli przewodów kominowych. W przypadku kolejnych 6 obiektów kontroli hydrantów wewnętrznych. W całym okresie objętym kontrolą nie przeprowadzono kontroli instalacji elektrycznych. Należytej staranności nie dochowano również przy prowadzeniu 13 książek obiektu budowlanego. Najwyższa Izba Kontroli oceniła funkcjonowanie w tym zakresie Uniwersytetu negatywnie, a w efekcie tych ustaleń NIK przygotowuje zawiadomienia w zakresie nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych do właściwych organów podatkowych, w zakresie niezgodnego z ewidencją sporządzania sprawozdań budżetowych do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, w zakresie niezgodnego z prawem realizowania obowiązków budowlanych i samowoli budowlanej do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Dziękuję pani kontroler. Szanowni Państwo, jeśli są jakieś pytania, to bardzo prosimy. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Dzień dobry. Alicja Naman, Gazeta Wyborcza. Mam pytanie odnośnie punktu, który pani wspomniała, że w latach 2013-2016 uczelnia utraciła płynność finansową, po czym rozumiem, że dotyczyło to poprzedniego rektora, po czym następny rektor nie spłacił w terminie zobowiązań finansowych. Nie podjął żadnych działań, żeby dokonać uzupełnienia środków na rachunek funduszu. Czy nikt badał w takim razie tutaj kwestię odpowiedzialności, który rektor za co jest odpowiedzialny? Jak to wygląda, czy tylko ogólnikowo, jakie to ma przełożenie na funkcjonowanie uczelni? Poprzedni rektor jest odpowiedzialny za zapożyczenie tych środków z rachunku Funduszu Świadczeń Socjalnych, natomiast obecny rektor jest odpowiedzialny za niedopełnienie obowiązków w celu uzupełnienia tych środków na rachunek zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Bardzo proszę, czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie... To tylko jedno pytanie. Powiedziała pani o niedopełnieniu obowiązków przez rektora. Czy to oznacza też jakieś zawiadomienie ewentualnie do prokuratury? Jesteśmy w trakcie analiz prawnych pod kątem zawiadomienia. Czyli jest to możliwe? Jest możliwe. Wobec dwóch rektorów? Wobec ostatniego. Obecnego? Tak. Szanowni Państwo, ponieważ nie widzę, aby ktoś się jeszcze zgłaszał, nie ma więcej pytań, bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym briefingu i zapraszamy do wypowiedzi indywidualnych. Dziękuję raz jeszcze.